Jedna taka informacja, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale pożegnaliśmy w międzyczasie wójta gminy Szczytowo, pana Stanisława Kochanowskiego z Radnagle. Obecnie w gminie Szczytowo jest komisarz rządowy, został przeprowadzony wybory przed terminem. Nie wiem, czy się skarga kalendarz wyborczy ogłoszony, chyba tak. Wszystkie pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, ja Państwu przeczytałem na wspólnym posiedzeniu komisji. Także od czasu komisji do mnie nic nowego nie wpłynęło. W zasadzie ja spraw bieżących żadnych spraw nie ma. Ja chciałem się zapytać o te wojsku w Mecerfii. Czy ktoś tam zgłaszał, jak mamy gwarancję, czy ktoś zgłaszał tą gwarancję, żeby przyjrzeli to wojsku? Bo chodzi mi, byłem też przy okazji w Mecerfii, to mówię, zajechałem sobie zobaczyć. To te przelotki, jak to się dobrze nazywa, przelotki, te są na finalnym drut do siatki, to są plastiki i one po zimie, co niektóre widzę, że albo są na pół pęknięte, albo odstrzeliły od wkręta. Po prostu, skoro mamy gwarancję, to dobrze by było, żeby też to ten. Tak samo było zgłoszone tu przez Grywka, są tą siatkę, może nie wiem, czy ktoś tam ingerował to, ale tam wystarczy drut dolny wymienić, bo jest przecięty albo pęknięty, nie chcę wnikać, bo nie będę to przeprowadzał śledztwa. Tylko jest taka sytuacja, że ten drut jest pęknięty na środku, zaraz za bramką i po prostu jakby go wymienić, to będzie funkcjonować siatka dalej tak samo. No i tak jak wspominane było w tym, w bramkach brakuje parę śrub. Podejrzewam, że może być to, że śruby po prostu były dane zwykłe, a nie samokontrujące i po prostu poluzowały się, bo jak czy tam się ktoś błył na bramce czy od kopania, mniejsza z tym. Ale trzeba by to może zrobić, żeby po prostu, bo zainteresowanie ogranie widzę jest duże, bo byli ostatnio, jak byłem w tenisa gali, a już chłopaki czekali na piłkę po prostu. I tak, jestem mówiony z panią dyrektorem szkoły, z panią dyrektorem Domu Kultury na wizytację tam, no, zobaczyć, spisać te usterki wszystkie. To będzie na pewno zgłoszone, to jest świeży projekt, świeża umowa praktycznie, na pewno jest gwarancja. Na część na pewno gwarancji nie uznają, co stwierdzą, co jest mechanicznie specjalnie uszkodzone, to będzie musieli zrobić z własnych kosztów, ponieważ mogę i tak zobowiązać, że 5 lat musi to być utrzymywane w takim stanie, jak także to nie może było zapomniane. Będzie naprawione, będzie też ustalone, kto w jakich godzinach ponosi odpowiedzialność za to boisko. Bo tu jest kilka kwestii spornych, ale też pozwólcie Państwo, że ja to uporządkuję. Czy jeszcze jakieś sprawy bieżące chcielibyście Państwo poruszyć? Jeśli nie ma, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 18. sesję Rady. Dziękuję Państwu.